Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj tutorial na takie kantary dla koni szleś bądź kolekta. Zaczniemy od takiego zwykłego kantara. Potrzebne nam będą klej typu Magic, jakiś okrągły obiekt, na przykład końcówka ołówka, cienki wyginający się drucik, jakaś włóczka lub molina i model, na który będziemy robić kantar. Na początek bierzemy ołówek i drucik i drucik obkręcamy wokół ołówka. Żeby powstało nam takie kółeczko. To kółeczko odcinamy i robimy dwa takie kółeczka. Gdy mamy już dwa kółeczka w tym samym rozmiarze, to bierzemy naszą mulinę lub sznureczek i teraz można zrobić jednopaskowy, czyli że po prostu zamiast trzech pasków będzie jeden pasek, a można zrobić trzypaskowy. Pokazywałam, jak zrobić taki trzypaskowy sznurek w tutorialu na uwiąz, ale mogę pokazać jeszcze raz. Bierzemy trzy paski tej samej długości i składamy je sobie tak, żeby nie przeplatały się wzajemnie. W taki sposób. Teraz bierzemy klej Magic i lejemy klejem po całości. Jak już nalaliśmy sobie trochę kleju, to wcieramy palcami, pilnując, żeby paski nam się nie przeplatały ze sobą. Wmasowujemy klej i złączamy paski. Po minucie, jak klej już nam trochę podesknął, ale dalej jest trochę lepki, bierzemy jedno z naszych kółeczek i przeplatamy przez nie, przekładamy przez nie nasz usztywniony drucik. I zginamy na samej końcówce, żeby zostało tak dosłownie pół centymetra. I to pół centymetra albo łączymy, albo można jeszcze dodać kleju. Ale jeżeli macie taki jeszcze dość mokry z kleju ten paseczek, to powinien Wam się sam złączyć, jak będziecie naciskać. Teraz bierzecie nasz model konia. Bierzemy nasz model i patrzymy, przykładamy gdzieś tak do środka mniej więcej głowy konia i przekładamy za głową i patrzymy, w którym miejscu mielibyśmy drugi splecienie. Zostawiamy tak pół centymetra nadmiaru i szybko odcinamy. Wtedy nie powinny nam się przyczepić do nożyczek. Wygładzamy sznurki i przyczepiamy do drugiego kółeczka. Czyli znowu bierzemy, przekładamy i sklejamy. Tu już powinniście dodać trochę kleju, bo sznurek nie jest taki kleisty jak wcześniej. Teraz można jeszcze wyprostować jakieś ostatnie rzeczy. Jak już nam podeschła ta część, to bierzemy z powrotem nasz pasek i przekładamy go z powrotem do środka. I tak samo zakończamy jak w przypadku wcześniejszych części.
Teraz znowu bierzemy głowę naszego konia. Przykładamy tą sprzączkę i patrzymy, gdzie powinna wypadać druga część. I znowu odcinamy 0,5 cm nadmiaru. I złączamy. Teraz czekamy, aż wyschnie. I ostatni pasek, czyli ten pasek pod brodą. Po prostu go robicie tak samo, czyli bierzecie pasek, przekładacie, zaginacie, sklejacie i powinien wam wyjść taki kantar. Dajemy do wyschnięcia i jak wyschnie, jest gotowy. Można zrobić do niego uwiąz. Pokazywałam, jak zrobić uwiąz w tutorialu. No i można tu dodać oczywiście jakieś kryształki, ale ja zostawiam to tak. Teraz pora na te ciężej. Zapięte, dokładniejsze. Robimy wszyściutko tak samo jak w klasycznym kantarze. Nic nam się tu nie zmienia, tylko dalej jest coś innego. Dobrze, ja po prostu nie chciałam robić dwóch, chciałam zrobić taki, ale rozpinany. Bierzemy z powrotem nasz model. O, tu będzie łatwiej widać. Dobrze, bierzemy nasz model. I musimy zrobić drugi taki sam pasek, jak mamy tutaj. Możemy zrobić cieńszy, bo on będzie pod pyskiem konia przebiegał. Jak mamy już usztywnione dwa paski, bądź trzy paski, bądź jeden pasek, to bierzemy z powrotem nasz model. Obracamy go i patrzymy, z której strony chcemy mieć to zapięcie. I odkładamy pasek na bok. I pokażę, jak zrobić to zapięcie. Ja do robienia sprzączek do kantaru używam kleszczy, ale można też po prostu nakręcić na jakiś kwadratowy, cienki obiekt drucik. Robię takie kółeczko, taki zawijasik, ale bardziej kwadratowy. Teraz przytrzymuję. Uginam i na jakimś okrągłym obiekcie przytrzymuję i obwijam. Później wyjmuję, prostuję i odcinam w miejscu, w którym chcę mieć haczyk. Moją gotową sprzączkę biorę i przeplatam przez te dwa paski. Jeżeli macie takie nierówne końcówki, to możecie sobie je przeciąć. I teraz zaginam z powrotem, żeby zakleić. I dociskam. Teraz, jak już pasek podeschnie, biorę z powrotem mój model i w miejscu, gdzie kończy się policzek, patrzę i przytykam sobie, tak żeby mieć trochę mniej, bo wiem, że tam będzie sprzączka. Teraz biorę kantar i patrzę, w którym miejscu muszę przyciąć i dociskam, żeby tu się już automatycznie skleiło. I teraz specjalnie ucinam trochę więcej, żeby teraz po prostu wgiąć to do środka, żeby nie mieć takiej brzydkiej końcówki.
Teraz odkładam wszystko do wyschnięcia. Biorę z powrotem mój drucik i robię po prostu zwykłe, bardzo malutkie kółeczko. Takie dosłownie o połowę mniejsze niż te pierwsze kółka z kantara. Bardzo malutkie. I czekam, aż klej z kantara mi wyschnie. Po wyschnięciu zakładam kantar na model i patrzę, w którym miejscu brakuje mi troszeczkę. I zaznaczam sobie to miejsce ołówkiem na kantarze. Teraz zdejmuję i jakąś igłą albo jakimś przyrządem z ostro zakończoną końcówką robię w tym miejscu dziurkę. Tak, żeby dało się tam przełożyć końcówkę no sprzączki. O. I jak już zrobiliśmy, to bierzemy nasze kółeczko i trochę otwieramy je. Tak, żeby miało takie przejście. Przekładamy w tym miejscu kółeczko. Jak już przełożyliśmy i wszystko wyschnęło, bierzemy z powrotem nasz model, zakładamy kantar i patrzymy na zapinka, czy się zapina. Teraz bierzemy jeszcze raz koniec paska. Ściągamy kantarek. Rozpinamy pasek pod spodem. I to, co jest pod brodą, przez to przekładamy pasek i sklejamy go ze sobą, tak by był tak ruchomy. To jest na chrapach, to jest pod chrapach, pod chrapami. Przyciskamy. Tak, żeby był trochę ruchomy. Jak się wam przyklei, to nic się nie stanie. Czekamy, aż wyschnie. Jak klej wyschnie, to bierzemy kantar i zaznaczamy sobie ołówkiem, w którym miejscu na pasku się kończy. I zaznaczamy też pół centymetra odstępu, żeby skleić z powrotem na kantarze. Ściągamy i odcinamy część, do której będziemy, którą będziemy mocowali. I teraz nie przyklejamy go w środku tego paska, tylko tak wręcz na końcówce przy tym haczyku, bo po zapięciu wtedy będziemy mieli równo. I sklejamy tak samo jak wcześniejszy pasek, czyli przyciskamy i zawijamy pod spód. Można to już tak oczywiście zostawić, ale ja jeszcze postanowiłam dodać sobie pod kantarem zapięcie na uwiąz. Zapięcie na uwiąz robi się tak samo jak to na pod, no na ten pasek pod policzkiem. Tak wygląda gotowy kantar. Jeżeli chcielibyście go kupić, to
Jak będą chętni, to pomyślę nad sprzedażą takich kantarów na OLX-ie. A na dziś to już tyle. Jeżeli podobał Ci się ten tutorial, to zostaw lajka, a jeżeli chcesz więcej takich tutoriali, to zostaw subskrypcję. Dziękuję.